A co ty tutaj tak podglądasz? Tak to jest, jak makro i sztanga pojawi się na zawodach i przywiezie swoje przepyszne słodkości, oczywiście bardzo zdrowe. Dzień dobry, YouTube. Drugi dzień. Oj, dzisiaj się będzie działo. Cieplej się zrobiło na dworze, więc można wyjść nawet sobie w koszulce. 12. edycja Festiwalu Sportów Sylwetkowych w Mareckim Centrum Rekreacji w Markach pod Warszawą. No bo w Mareckie, wiadomo. Dzisiaj od samego rana już dwie kategorie. Men's Physique oraz Bikini. Ci zawodnicy, jeżeli uzyskają dzisiaj kartę pro, będą spokojnie mogli wystąpić w Pro Show, gdzie będzie można zdobyć właśnie w tych kategoriach kwalifikacje na tegoroczną Olimpię w Stanach Zjednoczonych. Także będzie się działo to od 15 do 17, a później do późnych godzin nocnych będą rozrywane kategorie również bodybuilding, men classic physique, bikini i tak dalej, i tak dalej. Także witam Was bardzo serdecznie. Drugi dzień. Zapraszam. Sporo zagranicy się dzisiaj tutaj zebrało. To jest właśnie kategoria pierwsza, która dzisiaj wychodzi. Men's Physique. Sporo tych zawodników, z tego co wiem, to kategorie od cały alfabet. A, B, C, D, E, F. Chyba na F się kończy. Może jest G, może jest H, to może się dowiem. Ale chodźcie jeszcze chwilę. Tutaj sobie przechodzimy. Różnego rodzaju, tutaj widzimy formę zawodnika. Ten zawodnik jest bez formy, w ogóle go nawet nie filmuj. Cześć. Kasper, wychodzisz już za chwilę? Tak, wyszedłem już dwa razy, teraz wychodzę trzeci w Open. Jak już teraz taki luz, bo to już chyba trzeci start, nie? Tak. I kolejne krążki tam chyba się, No zresztą ty wiesz o tym najlepiej, jakby nie patrzysz, tutaj w Rzymie przybyłeś, jak to się mówi, przybyłeś, zobaczyłeś... Wici, coś tam, nie? Ale ściągnąłem od ciebie, bo też tam napisałeś, wici. Słuchaj, Kasper, nie będę ci zawracał głowy, powiedz mi, to kolejny start, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, czy to koniec, czy jeszcze planujesz coś? Nie, Alicante, bardzo fajne wydarzenie, bardzo fajne miejsce, gdzieś tam kończę tam sezon już, bo wiesz, że tam ciągnę redukcję od maja już, więc jakby będąc na deficycie tyle czasu, na deficycie jakby organizm już daje znać, że pora kończyć, ale Alicante, piękne miejsce, dużo słońca, piękne, pyszne jedzenie, no i tam sobie kończę. Dobre lody tam są, tam. Słyszałem, i paella. Jest pysznie, także słuchaj, no... Zrób to, co masz zrobić. O, coś tam skoko, nie? Także gratuluję już, wiesz, tego udanego sezonu, cokolwiek by się stało i zdrówka, no i będziemy obserwować. Ja również gratuluję, trzymaj się bardzo. I smacznego po zawodach. Pozdrawiam wszystkich widzów kanału Seven Nutrition. Odczytałeś wiadomość? Tak, odczytałem, no wysłałem ci piarę serduszek, nie widziałeś? A, nie. Teraz to ty mi odpisałem. To po jeden. Pozdrawiam. Będąc na backstage'u, bo to pierwsze dzisiaj kategorie Men's Physique, a potem bikini, patrzę, jak kobiety naprawdę przeobrażają się, kiedy jeszcze stoją niepobrązowione, bez zrobionych włosów, bez makijażu. Oczywiście nie mam tutaj nic złego na myśli, tylko patrzę, na przykład stoi kobitka, makijaż, gdzieś tam brązowienie, nagle stoi przed lustrem ta sama, ale nie ta sama. Nie poznaję. Dobrze, że ma numerek, to wtedy wiem, że to jest ta sama osoba, która stała. Także naprawdę kobiety mogą się upiększyć. A nieraz jak człowiek by się obudził... Dobra, koniec tematu. No, jesteśmy na backstage'u i czekamy na występy zawodników. Cześć, Denis. Dzień dobry. Czemu tak się pompujesz? Bo chyba jakiś sar zaraz. Żeby było dużo mój. Nie wiem, czy nas widać, bo jesteśmy tuż przed wyjściem na scenę, a to jest dosyć ciemno, ale widać chyba, nie? Widać nas. Denis, czy to będzie twój ostatni start? No bo to taki dobry sezon nawet udany, nie? Mogłoby być lepiej, ale trzeba być z tym zadowolony, co się osiągnęło, tak. Jakieś tam marzenie spełniłem sobie w tym roku, w ogóle w moim życiu, które nigdy bym sobie nie
twierdził, że tak będzie, ale no. Okej, bo obecnie mieszkasz cały czas, bo niektórzy mówią, ale dziwnie mówi, no. Bo generalnie powinniśmy, prawda, Wie geht es Ihnen, tak, sehr gut, danke schön. Das freut mich. Super. Ja, no mieszkam w Niemczech, tam się urodziłem właśnie, ale się starałem właśnie od 5 lat o polskie, jak się mówi, obywatelstwo, żeby do polskiej reprezentacji się dostać. W tym roku właśnie dostałem do polskiej reprezentacji, startowałem w Mistrzostwach Europy właśnie w Hiszpanii, wtedy jeszcze Federacja FBB, no ale stwierdziłem, że gdzieś tam... Chcesz się rozwijać. Dokładnie, chcę coś innego, nowego spróbować. Po kilka lat tam startowałem, teraz pierwszy raz, teraz na końcu roku w NPC, byłem ciekawy. Widzę, że super zawody, super organizacja i myślę, że zostanę w tej kategorii. Tego ci życzę na scenie, żebyś się dobrze czuł i żeby było wszystko po twojej myśli. Dziękuję serdecznie, dziękuję, jak najbardziej dziękuję. Gdzie się znajdziemy na Instagramie? Tak, na rossi.ross, to znaczy rossi.rozz. A już tak na koniec nawiasie dodam Roland Czurlok Team. Dokładnie, tak, dokładnie. Najlepsza drużyna. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Miło mi było. Dziękuję bardzo. Mnie. Widzimy tutaj wielkiego zawodnika. Chciałem przejść. Hello. Keep going. Okay, where are you from? Spain. I'm from Spain, Barcelona. What is your name? Christian Alvarez. Christian, you are very huge for this category. Yes, you sure? Yes. How much you heavy? What? What is your heavy? How much? 107 kilos. And your high is? 190. Maybe, would you like change category? Yes, but I had an accident. Okay. And now I'm recovery of that, and now I tried this category. Okay. To continue competing. Okay, good luck on the stage and enjoy. Thank you. Thank you so much. Okay, one round round. Thank you very much. Thank you very much. Dobra, pomalutku się wycofujemy. Może nam się uda zobaczyć, jak tutaj jest ciasno. Tak sobie pomyślałem, jakby nie było, dzisiaj jest niedziela. Jarek, jakbyśmy mieli tackę, bym przeleciał tu z tacką, to kurczę, na dobre jedzenie by się nazbierało. Jest ze mną Łukasz, a może Łukasz się przedstawi? A, lubelski dzik. A koło lubelskiego dzika, co ten pan robi koło ciebie? Wolwer terrorysta, ja terroryzuję go troszkę. Mam nadzieję, że teraz będę pilnował się nad tym, co mówię, żeby znowu na memy nas nie wzięli, bo to rozumiem, to dzisiejsze, no udało się, bo... Nie udało się, zapracowałeś na to. No dobra. Ale Łukasz, przerwę ci, wiesz co, bo wiem, że emocje, oglądałem, trzymałem kciuki, wiesz, jak ciebie wyczytali, raz, że Wolwer tam też podskoczył, ale wiesz, niedawno też skończyłem sezon startowy i aż łezka w oku się kręci, bo wiem, jakie to jest uczucie, a widziałem, że naprawdę nie do końca byłeś pewien, chociaż stałeś po środku, ale nie do końca byłeś pewien, czy kurczę, bo to zawsze tak jest, stoisz po środku, ale nie wiesz tak do końca. I jak wyczytali, jak powiedzieli, jak wyczytała, powiedziała Łukasz, to widziałem tą radość, łapy do góry, naprawdę. Pracowałem na to, wiesz, dobre 13 lat na tym, w tym miejscu, w którym jestem i były momenty lepsze, gorsze, zwłaszcza w tych przygotowaniach, ale dzięki takim momentom docenia się to jeszcze bardziej. No, dzięki na przykład tutaj, też dzięki, gdyby nie Wolwer, na pewno bym nie stał tutaj, gdzie stoję, nie? To jestem o tym przekonany. Przebudowaliśmy dużo sylwetkę, zrobiliśmy dużo innych rzeczy. No i co? No i udało się, no. Przestań z tym udało, ale ja widziałem, jak też Wolwer kontrolował to wszystko do Asi. Mówię, zobacz, to jest jego trener, nie? Ja nie wiem, czy on więcej się nie napinał na tym krześle niż ty. To jest dla mnie dobry trening na backstage'u, nie? Jak sobie gdzieś tam siedzę na trybunach, ale nie, fakt jest taki, że gdzieś tam widzę, że to wsparcie ze sceny to jest wielka moc. Oni się czują dużo pewniej i czasem wystarczy jedno słowo, ja nagle widzę, stoi jak kamień, pięknie wszystko jest napięte, no i mają co oceniać. Powiem wam, że pierwszy raz widziałem, że tak powiem, dogrywkę w tej kategorii. Ja też nigdy nie widziałem, szczerze. Ja tylko w Ameryce widziałem na filmikach, a tak to nie widziałem. To chyba były pierwsze bicepsy przodem w tej kategorii w twoim życiu. Tak, to były pierwsze bicepsy tyłem w moim życiu.
Co tam jeszcze Najszerszy było? Najszerszy był. Tak. Musiałem coś wymyślać, to nie będę w pozycjach stawał, nie? Ale teraz wiesz, że w pro być może zdarzy się taka sytuacja, więc trzeba będzie coś przygotować, wiesz, na tą dogrywkę, ale sędziowie chyba nie do końca byli tak przekonani, pewni, do samego końca gdzieś tam ważyli, kto wygra. Tak, znaczy... Plus był taki, że Łukasz stał cały czas w środku i tak jakby do niego dopasowywali, więc na pewno nie byli pewni tych pozostałych miejsc. W sumie tutaj w NPC nigdy nie można być pewnym w 100%. To, że stoisz na środku, nie gwarantuje, że wygrywasz, tym bardziej w overallu, więc no, ta nutka niepewności była do samego końca, ale tak jak mówisz, jak wyczytali Łukasz, no to coś niesamowitego. Ja też tam podskoczyłem, bo wiem, jakie to jest uczucie. Może chciałbym też przeżyć takie uczucie w swoim życiu, a wszystko przyjdzie, pora, młody jestem. Ale tak czy siak, wielkie gratulacje, naprawdę się to fajnie oglądało. Fajnie się oglądało tą kategorię, bo wiem, że dla was zawodników to jest ciężko, bo przytrzymują przodem, tyłem, przodem, tyłem, przodem, tyłem. Potem jeszcze ta dogrywka, ale to jest cała kwintesencja dla publiczności, że to się fajnie ogląda, jest taka nutka niepewności do samego końca i to się ogląda jak mecz futbolowy, prawda? Także gratulacje. Szybciutko, jakie plany? Dzisiaj coś gdzieś wychodzisz? Tak, tak, tak. Będziemy debiutowali dzisiaj w pro. Akurat tak się złożyło, że mamy dwóch chłopaków w teamie. Ostatni zdobył na poprzedniej imprezie kartę, więc walczymy. Słuchaj, ja się do domu nie wybieram, także mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, czego ci życzę, a teraz odpoczywaj, no bo musisz zbierać siły na kolejny start. Wszystkiego dobrego, gratulacje dla ciebie i oczywiście dla trenera. Dziękuję wam bardzo. Kilka minut później. Kacper nigdy nie zauważył, wszyscy wyszli, to sobie pozabierał wszystko, co możliwe. Gratulacje, chłopie. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Cudowna impreza, cudowna organizacja, jak zawsze, niesamowita energia. No i 4 złota, srebro w Open, jestem przeszczęśliwy. W ogóle to wasz team tak trochę rządzi tutaj, nie? Nie odpowiem na to pytanie, czuję się tutaj bardzo dobrze. Łukasz tam zdobył kartę pro, to widziałem też, go dopingowałeś, łezka wokół się zakręciła. Nie, powiem ci szczerze, że u nas w teamie pod patronatem Tomka Wolwera, Nobisa jest tak po prostu, że sukces każdego z nas cieszy też wszystkich innych zawodników. Dla mnie to jest piękne, jesteśmy jak rodzina, razem byliśmy w Rzymie, razem się tutaj wspieramy. Zostaję na zawodach pro, żeby wspierać jego zawodników, naprawdę. Także gratulacje, no bo zwycięstwo, overale również zabrane. Jedyny plus, albo dodatkowy plus, no bo to same plusy, minusów nie widzę, to że jesteśmy w Polsce i nie będziesz musiał dodatkowej walizki brać. Tak, tak, to tak, to mógłby być problem. No to wszystko ważne. 20 kg mogłyby stanowić problem, jak najbardziej. Gratulacje, myślę, że zostajesz i na pro będziesz dopingował kolegę, oczywiście. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz gratulacje i cieszę się również swoim sukcesem. Dziękuję ślicznie. Powodzenia. Co ty tutaj tak podglądasz? Oczywiście zmieniły się kategorie, teraz bikini fitness. Też dziewczyny będą walczyły o kartę pro, bo być może za kilka godzin wyjdą już w swoim wymarzonym konkursie, czyli już jako profesjonalna zawodniczka będzie walczyła o to, żeby w grudniu stanąć na scenie Olimpii. Wszystko się tutaj może zdarzyć. Walka o to, żeby pojechać na wycieczkę za ocean w grudniu, na Olimpię. Aneta, no zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda.
Jestem ze zwyciężczynią kategorii Open Bikini, która pojawiła się nagle i wygrała kartę pro. Hello, how are you? Hello, it's fine, thank you. What is your name? Nora. Nora. Nora from? Hungary. Okay, we translate with your coach? Yes. Yes, okay. Yesterday, two women fight for a gold medal, yeah? Today was the same situation. Two, I think, Polish competitors, women, fight to and win, won everything, gold medal. But suddenly appeared Nora from Hungary and take it pro. Igen, előző héten Magyarországon majdnem sikerült megszereznem a kártyát. So last week in Budapest he almost made it, made the pro card. De mivel végül is nem én kaptam, ezért gondoltam, hogy ma is megmérettetem magam érte. But since she didn't get, she wanted to have another try and now she is here. Okay, are you happy? Yes, yes. You understand? Very happy. Very happy. I think this is not finished your start, and you will be start maybe a few minutes, yeah? Yes, yes. You understand now? Yes. Okay. That will be your last start in pro card, in a pro league. I think if you won today... Go on, sorry. You fly to the United States for Olympia stage. Akkor mész Las Vegasba, hogyha most nyerni fogsz? Hát ha most nyerek, akkor igen, akkor megígérem, hogy megyek Las Vegasba. Yes. If she wins today, then she will. Okay, thank you very much. I wish you the best. I wish you the Olympia stage in this year, if you want, because you can. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. How to say in your language, dziękuję? Köszönöm. Koso. Köszönöm. Thank you very much. I przechodzimy teraz tutaj, prawda? Dzień dobry. Cześć, Anetka, witam. Dzień dobry, jestem. Ślicznie wyglądałaś na scenie. Dziękuję. Aczkolwiek pewien niedosyt chyba zostaje, nie? To znaczy, no ja tego, no jakbym to robiła tylko dla tej pierwszej nagrody, no to już dawno by mnie tu nie było. No, ale powiem ci, że tam siedzieliśmy i obstawialiśmy naprawdę, no, bo dobrze to wygląda. I czegoś nie rozumiem, ale ja się nie znam. Pójdę po feedback, więc się dowiem, co było nie tak. No właśnie, i z chęcią się dowiem, powiem ci szczerze, tak, bo sam jestem głupi. Docięcie, czy za fuller, nie wiem już sama. Myślę, że docięcie bardziej chyba, wiesz? Byłam docięta? Docięta, no. Ja siebie nie widziałam, więc nie wiem. Znaczy, nie wiem, jak to wyglądało, ale tak mi się wydaje, że na tle tych innych dziewcząt... No, no dla mnie tak samo, ale wydaje mi się, że było ostro. Wyglądało to ostro na scenie. No dobra, czyli za tydzień idę w Pragę, muszę znowu jeść. Musisz spaść się znowu. Nie ma problemu, weź tam są serniczki. Ja kiełbasy podjedz normalnie, jak człowiek, chleba ze smolcem. No. Ale dobra, już nie przeszkadzam, bo tam jeszcze chyba cię czeka robota. Nie, tam mnie czeka sernik. Smacznego, Anetka. Dzięki, Rafał. No i tak sobie tutaj się przemieszczamy sobie dalej. Idziemy dalej. Przepraszam, że przeszkadzam. Ola. Dzień dobry, cześć. Gratuluję tobie. Gratuluję również tobie. Dziękuję. Rozmawiałem tam z Asią też na scenie. Mówię, widzisz, to jest ta Ola, co wtedy wręczała nagrody. No i poważnie, ja mówię, no. Zobacz, jak trzeba też wyglądać w tym off-seasonie, żeby później wyglądać tak na scenie. No tak, dużo się zmieniło, więc i mentalnie, i fizycznie cały rok był przepracowany coś mocno. Kolor włosów też się zmienił, nie? Tak, tak. Nawet jaki spostrzegawczy jesteś? Nie lubię, znamy się nie od dziś. Jak się tam czułaś na tej scenie? Jestem bardzo zestresowana, nie spodziewałam się swojego wyniku sprzed 2 tygodni, więc stres panuje nad wszystkim, więc wychodzę jeszcze 2 razy w tym sezonie, obyć ze sceną pro z zawodniczkami. No cisnąć trzeba na maksa. No to już jest takie, no pro, nie? No to już no, wyżej się nie da, aczkolwiek no jest chęć, żeby wystąpić tam za oceanem, nie? Jest chęć, forma jest, ale obycie ze sceną. Jakby doświadczenie, pewność siebie, tego nigdy za wiele. A jakbyś sobie działała przed sceną? Pyk. Wczoraj wieczorem to zrobiłam. Aha, ale przed sceną, wiesz, żeby tam, ale jest strach chyba, żeby się te... Spróbuję kolejnym razem. Nogi nie wykopyrtły na tych sandałach, nie? No, tak. Ubiorę twoje buty. Ja zmieniłem buty, bo mi nogi już bolały, także ja mam już wygodnie. Ola, wszystkiego dobrego ci życzę i no, baw się dobrze, no i ten top topów w Lidze Pro. Tobie również i dziękuję bardzo. Dziękuję.
jest ze mną Mike Cieśla. Cześć. Cześć, siema. Kurczę, widzieliśmy się chyba rok temu. Z tego co pamiętam, byłeś trochę mniejszy. Trochę. Trochę, no. No, dużo trochę. No 12 kilo mniej miałem niż przed chwilą gadałem z Davikiem, więc 12 kilo mniej jakieś przy... podobnej formie możemy powiedzieć. Ile ty masz lat? 28. No, czyli młodość tam, wiesz, króluje, że wszystko rośnie, no bo tak pomijając wszystko, no to 12 kilo to naprawdę trzeba mieć gen do tego, bo choćby niektórzy się skichali i nie wiem co zjedli, no to ciężko jest zrobić te 12 kilogramów, także no naprawdę dobrze to wygląda. Dziękuję bardzo, to jest zasługa mojego trenera Łukasza, po prostu z nim pierwszy raz w życiu zrobiłem off-season taki porządny. I no, redukcja całkowicie inaczej wyglądała, bo mówiłem tam chyba rok temu, gadaliśmy prywatnie, że u Stefana ta redukcja bardzo była taka hardkorowa. No. Teraz miałem często jakiś tam refit, więcej węgli, ładowanie było takie konkretne, bardziej aby nabić muskulaturę, także będzie wersja 2.0 tym razem. Czyli sprawdza się jednak ta stara szkoła, że im bliżej zawodów, tym powinieneś więcej jeść. No akurat u nas tak było, dokładnie, bo w sumie co 3, co 4 dni jakiś tam refit był, tam po 1200 węgli weszło, także spoko naładowaliśmy już wcześniej. Jedynie teraz peak week trochę mnie zdołował, tak jak zawsze to jest z tym piciem, i zawsze te 10, te 11 litrów tej wody zawsze mnie trochę ściągnie na dół. Bez węgli też były dni? Nie. Wcale. Nie mieliśmy 300-350 węgli cały czas. Okej, okay. No ale wiesz, w porównaniu z 1300, no to bida, nie? Każdy posiłek tam miał po jakieś tam 40 węgli najmniej, przed i po treningu po 80, ale no to porównania to 6000 kalorii przez same węgle, no to jednak jest różnica wielka. Jest, duże zawody są dzisiaj, sporo też chyba zawodników, nie śledziłem, nie wiem ile masz w kategorii tej ciężkiej. 8. 8 chyba nas jest. 8 jest, ale no fajnie by było tam... się gdzieś tam dostać już trochę dalej, nie? No, wiesz jak to jest. Ja w sumie by było obojętnie, czy to jest tylko trójka, czy czwórka, czy piątka, czy 15. Trzeba być najlepszym, tak. Trzeba mieć najlepszą formę, trzeba wygrać no, swoją kategorię tak czy siak. No i oczywiście overall tak samo, no. Niestety tu u nas w Polsce tylko są, jest jedna karta pro, nie jak w innych Mistrz Olimpii amatorskich. Trzy na przykład, no. Tak, no. Także słuchaj, no życzę ci, żeby tam się dobrze powiodło na tej scenie, no bo dziękuję. Forma jest, wszystko się zgadza. Nie wiem, czy coś tu się nie zgadza, ale chyba się wszystko zgadza. Jak masz siłę, to weź no coś tam, napnij swoją najlepszą pozę, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dziękuję ci bardzo i zdrówka. Dziękuję bardzo. Hello, how are you? Fine. Fine, because pro competition, yeah? We'll be fine. Where are you from? I'm from origin Senegal. I'm from Spain. I live in Spain. Yes. What is your name? Sidi Pouye. You are very huge for this category. Thank you, bro. How you feel today? Good, good. Yeah, good. Very good. Very good. Yeah, you look good, and yeah. Oh my goodness. Maybe give me a few posts for your fans in Poland, okay? Okay, it's good. Thank you very much. Okay. This is real. A teraz jest ze mną Marta, hej. Hej. I Andreas Wolf. Andreas Wolf, exactly, hej. Yes, Andrew. We met 1 year ago. Exactly, in Alicante first, then 2 weeks after here in Poland when Marta competed, yeah. Yeah, and still we have a good contact. Marta, dzisiaj start, bo Marta i Andrew są parą. Relationship, yeah, okay. Troszeczkę mały zawód.
troszkę mały zawód, no tak, ale dostałam feedback, za duży glut, zbyt docięcie, no. Wiesz, za tydzień startuje Dennis James w Frankfurcie. Zobaczymy, może sobie już wejdę na OFA i z OFA wystartuję, wiesz, to też jest gorsze, nie? Też są gorsze rzeczy. Czyli ta karta pro blisko, gdzieś tam cały czas krąży. Cały czas krąży, w kwietniu, w maju byłam trzecia w Alicante na amatorskiej Olimpii. No i potem im moja sylwetka była bardziej docięta, im mi się bardziej podobała, tym gorsze miejsca zajmowałam. No i teraz. A im bardziej się sobie podobasz, tym gorsze miejsca zajmujesz, a im bardziej sobie się nie podobasz, tym lepsze miejsca zajmujesz. Dokładnie. Im jestem bardziej docięta, tym się sobie bardziej podobam, no ale to już się w bikini mniej podoba, a jak jestem gładsza, to mi się nie podoba, ale sędziom się podoba. Okej, okay. Andrew, how you feel today? Very, very good, very good. I'm a little bit nervous, but not nervous, I'm looking forward and excited, which athletes will compete. 8 athletes in my division I've seen, and the registration I've seen, they're very heavy, because you started in super heavyweight. What was your weight on the registration? My weight on registration was 118.4, but I drank and ate. Today, this morning, my weight is like in Budapest. Okay. Last week, where I took second at the Fit Parade, and it's 114 kilograms. Okay, we compare last competition. The last year? Well, I was 111 last year, but it was a whole different composition of my body. I'm harder. I'm much fuller. Yeah, I see you Christmas time in your legs. Yeah, yeah, my legs are very straighted. Yeah. And I'm very deep, very 3D, and we lost very much intramuscular fat cells, so the muscle quality got more, but the weight is just 3 kilograms more, but the whole muscle mass we gained this year isn't countable. It's very different things in your and yours as well. Training is you always work out. We have always early, very early morning. Yeah, exactly. I would work out in the morning at 5 o'clock with Marta, and then after it we go to work. Okay, when I wake up, Instagram. Eat my breakfast. Oh, and it's after training. Exactly. It's the best because I'm working in scientific researches, and I can't finish work every day the same. So if there is anything I do in the laboratory, I have to stay longer at work. And if I would, in this case, had to go after it to the gym, I would be very. You wouldn't want to be with me in a room because I just want to go and want to work out. That's the reason I woke up every morning. And the different thing is, stay up every morning and do the things you live for and work for. And no one can take it away from you. Nothing can come between you and your goal if you do the thing you love in the early morning, when you do it at first. So no one can take it. Mm-hmm. And that's the best part of the day for me, and I think it's the best point of time where I can do my workout. It's early in the morning because no one can take it away from me. Okay, and Marta, też się przyzwyczaiłaś do tego. W sumie to ja to zaczęłam, wiesz? Jeszcze w czasach szkoły, bo w szkole zawsze, wiesz, tam raz kończyłam o trzeciej, raz o pierwszej i to zawsze tak z jedzeniem. Okej, teraz w sumie powinnam jeść, ale zawsze od razu po szkole szłam na siłownię i to zawsze z tym jedzeniem było, wiesz, kombinacja. No i zaczęłam chodzić przed szkołą, żeby tego nie mieć. No i on potem podczas diety zaczął tak samo, żeśmy stwierdzili, że to jest najlepsze. Okay. To jest najlepsze. So, I wish you the best. Thank you. I wish you pro hard, because but we spoke about this. Yeah, I know everything. But I wish you the pro card, thank you. Maybe then break because you want to be a big. You want to be a bigger. Yeah. Exactly. But the point when I get my pro card is at the moment it doesn't count because I have to gain size. And if I gain size as an amateur or pro, it doesn't matter because I need to gain the size, and if I turn pro and have to first look as a pro, or if I turn pro and look already as a pro, well, I don't want to be one of these pros. I don't want to be pro to be a pro. I want to be pro to be a successful pro. Yeah. And if I'm not earning this, then I don't want to be this.
but you know, we never be a satisfied. Say we never be satisfied, but that's good because the one who's satisfied who stops evolving, and you have to evolve if you want to go on in life. Okay. Thank you very much, Marta. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. And go to the on the stage and enjoy. I enjoy and do my best. Yes, go for pro. Go for pro one day. Ale nie tylko bikini walczą o to, żeby pojechać do USA, ale również panowie z Men's Physique. Are you Men's Physique? Yes. Thank you very much. How you feel? Where are you from? Czech Republic. Okay, and what's your name? Mirosław. Mirosław. Yeah. Okay, a po polsku też rozumiesz? Yeah, a little bit. Better is English, yeah? Yeah. I used to live in UK, so yeah. I speak English. Okay. Do you know how many competitors is your category? I think it's about 18, 17. Ooh. Yeah, it's a loads of... It's good battle it will be. Yeah, it's always like this, you know? Okay. What do you think... What do you think about your shape today? To be honest, hard to say. Honestly, I need to see the videos and... But I guess I have a better shape like 2 hours before. Okay. A little bit, but I don't know. Yeah. Okay. Yeah. We will see anyway. Judges knows. Yeah? Yeah, maybe. Good luck on the stage and I wish you the best. Thank you very much. Thank you, buddy. Thank you. Pomału zgliszcza zostają późno, ale było warto. Wielkie zawody dobiegły końca, to 12. edycja. Mam nadzieję, że się podobało. Drodzy Państwo, widzimy się w kolejnym. Kończymy już tą opowieść na dziś, bowiem trzeba dojechać do domu i trochę godzin pospać, bo za dużo nie zostało. Zdrówka Wam życzę. Mam nadzieję, że szykujecie formy na kolejne sezony. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Co ja chciałem powiedzieć? A, i zdrowia. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!